Witamy serdecznie w Muzeum Zabawy w Kudowie Zdroju i zapraszamy wszystkich bez względu na wiek na świetną zabawę w krainie wypełnionej niemal 6 tysiącami dawnych zabawek. Miłej zabawy! Cześć mordeczki. Słuchajcie, jesteśmy w miejscu, które łapie za serce i to dosłownie, czyli jesteśmy gdzie? W Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju. Słuchajcie, znalezione przypadkiem mega miejsce do wspomnień, do przeżywania tych swoich właśnie zabaweczek różnych dziwnych z czasów dzieciństwa. Zresztą, co ja wam będę dużo mówił, obejrzyjcie sobie resztę, a jak będziecie w tym miejscu, w Kudowie Zdroju, podejdźcie, a ja idę dalej oglądać. Jezus, jak stary jestem, tak stary jak te meble. Tym razem wylądowaliśmy w Kudowie Zdroju, gdzie przy ulicy Zdrojowej 46B mieści się przypadkiem znalezione Muzeum Zabawek. Wiecie co? W tym piętrowym budyneczku zgromadzono ponad 6 tysięcy zabawek i, że tak powiem, aż się Micha cieszy, przechodząc między tymi gablotami, patrząc na to wszystko i mówiąc sobie w myślach: ty, patrz, takim czymś się bawiłem, to miałem, to słuchajcie, no to robi naprawdę niesamowitą robotę. Przechodzimy pomiędzy gablotami wypełnionymi pluszakami, klockami, postaciami z bajek, misiami. Znajdujemy tam, można powiedzieć, całe nasze dzieciństwo. Tak szczerze, po spędzeniu tam prawie 2 godzin, nie wiem, kto ma większą frajdę, dorośli, którzy odnajdują swoje stare, wychuchane, wymarzone zabawki, czy dzieci, którzy patrząc na dorosłych sobie myślą: no czym wyście się bawili w tej młodości waszej? Powiem wam tak, nikt was nie goni, nikt nie przyspiesza tempa, przed każdą gablotą stoicie tyle czasu, ile chcecie. Miejsce naprawdę jest mega kozackie, a biorąc pod uwagę, że niektóre zabawki jeszcze się ruszają, gdzie tam za naciśnięciem magicznego pstryczka sobie możecie to uruchomić, te doznania z czasów dzieciństwa są jeszcze bardziej intensywne. W jednym z pomieszczeń, słuchajcie, znajdujemy to, na co chłopaki, przynajmniej w moim dzieciństwie, poświęcali mnóstwo czasu, czyli stare, słuchajcie, na chwilę obecną, stare komputery typu Atari, Amiga i cała reszta. Przypominają nam się momenty, przypominają nam się czasy, kiedy zbieraliśmy się w kilku chłopa, wgrywaliśmy z kaset gry i modliliśmy się, żeby mama machająca odkurzaczem nie uderzyła przypadkiem w stół, żeby ta kaseta się wgrała do końca, żeby można było zagrać. Przypominają nam się połamane joysticki, przypominają nam się te wszystkie, można powiedzieć, mistyczne rzeczy, które żeśmy robili, żeby pograć w te parę minut jakiegoś tam Donkey Konga czy inne gry. No słuchajcie, to jest niesamowita podróż w czasie i bardzo fajnie, że takie miejsca istnieją i że są udostępnione do zwiedzania, bo taka
sentymentalna po dłuższym ma to do siebie, że na chwilę znowu stajemy się dzieckiem, na chwilę wyłączamy procesy myślowe w kierunku, co ja dzisiaj jeszcze muszę zrobić, co ugotować, co zapłacić, i naraz patrzymy na to i mówimy: Jezu, jakie to było piękne, jakie to były fajne czasy. Możemy sobie odpalić, nie wiem, pływający statek na wzburzonym morzu, możemy sobie odpalić pierwowzór, nie wiem jak to nazwać, telewizora, możemy sobie odpalić, słuchajcie, kolejkę Pico Hazero, którą kiedyś, jak ktoś miał szczęście, rodzice przywieźli z Niemiec. Możemy sobie uruchomić również taki duży plac budowy napędzany jednym silnikiem i to wszystko z napędzane, można powiedzieć, paskami czy gumkami, recepturkami. No naprawdę mega, mega, słuchajcie, zabawa, mega wrażenie. No i również potężna, ale to naprawdę potężna podróż w czasie, która no powoduje, że się nie chce stamtąd wychodzić. Oczywiście w takim muzeum znajduje się mały sklepik, w którym, jeżeli dobrze poszukacie, być może znajdziecie jakieś swoje stare zabawki z dzieciństwa i będziecie mogli je nabyć i bawić się tym, że tak powiem, do chwili obecnej. Natomiast będąc w Kudowie Zdroju, poszukajcie tego miejsca, bo na pewno jest warte, słuchajcie, odwiedzenia i przeżycia chwil z młodości jeszcze raz. Bo naprawdę odwiedźcie to miejsce, bo do tej pory mi się Micha cieszy, gdy składam ten film i oglądam te ujęcia, te zdjęcia. A dziewczynom, które to prowadzą, które wpadły na ten pomysł, naprawdę szacun i wyrazy uznania za te chwile przyjemności w podróży sentymentalnej, takiej w czasie do czasów młodości. Ale nie przynudzając, was już zapraszam na kolejny materiał na naszym kanale. O czym będzie, musicie sprawdzać.